Wszedłem dzisiaj na Palionowo i zobaczyłem od razu jakieś tabliczki, które stoją przed moim domem. Nie wiem o co chodzi, ale świrus kolejny numer chce mi wcisnąć. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj jesteśmy znowu, jak widać, na Palionowie. Ja już od razu jestem w stroju Supermana, bo już od razu są tabliczki, więc od razu wiadomo, że tutaj się będzie dużo, dużo działo. Słuchajcie, zanim jednak przejdziemy do tabliczek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. 3578 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, prawda, z bycia superanskim Supermanem. Ale połączenie perfekcyjne. No tyle, a dodatkowo możecie wbić na mojego Instagrama, ponieważ tu pod tą czapką w tym momencie kryje się nowa fryzura. Ja nie wiem, czy jestem wam to w stanie jakoś tak pokazać mniej więcej, tak żebyście troszkę taki zarys, uwaga. I tu widać? Chyba widać. Ale nie pokazuję więcej, zobaczycie na Instagramie, więc kto chce zobaczyć, niech wbija na Instagrama. Link oczywiście w opisie, tam możecie zobaczyć, jak wyglądam teraz, prawda, po fryzjerze, po zmienionych włosach, po farbowanych włosach, więc myślę, że warto pójść zobaczyć i się dowiedzieć, jak to tam wygląda. Jeszcze nie dałem, więc dam dopiero po odcinku, więc warto wbijać, słuchajcie. Dobra, przejdźmy do odcinka, A i zapraszam też na chef-shopa, ale to już chyba wiecie, linki oczywiście do wszystkiego są w opisie. Przejdźmy do tabliczek. Elo tu świrus, no to już wiemy. Znasz legendę o sobie? No szczerze przyznam, że może to jest dziwne, ale nie znam, nie wiem jaka jest legenda o mnie, kto o mnie mówi i tak dalej. Zanim przejdziemy dalej, to powiem tylko, że jestem chory, więc mówię troszkę może przez nos, nie wiem. W każdym razie kiepsko się czuję, ale odcinek to rzecz święta, musi być. Dobra, jak nie, to chętnie ci ją przekażę. Idź do piątej celi w opuszczonym więzieniu. Nie, ja już nie chcę wracać do tej celi. Znaczy do tego więzienia, bo tam już kurczę byłem, tam nie jest za fajnie. Tam jest dużo trupów i tak dalej. No ale dobra, skoro mus, to mus. To pójdziemy oczywiście tam, zobaczymy, co tam takiego się kryje. Oczywiście podlecimy sobie, no bo nie będę tam przecież na piechotę sunął taki kawał drogi. Uwaga, tu chodzi o to więzienie. Wydaje mi się, że chodzi o to więzienie, no bo przecież o co by innego chodziło. Tylko teraz, która to jest piąta cela? Tu są ponumerowane? Oczywiście, że nie. Więc tak, na chłopski rozum, jak to mówią, liczy się od lewej do prawej i od góry do dołu. Więc wychodziłoby na to, że jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli tak jakby ta by miała być. To chyba nie ta. W każdej jest skrzynka, więc to jest najgorsze. Dobra, a jakbyśmy od dołu do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli tamta. Raz, dwa, trzy, są po trzy, czyli teoretycznie ta. Dobra, jest książka, która wskazywałaby na to, że faktycznie jest jakaś legenda, chociaż wydaje mi się, że ten świrus to zmyśla w sumie, więc nie wiem czy to jest prawda, czy można ufać mu, no ale dobra, przeczytajmy. Gdy prawowity dziedzic stroju Supermana, czyli ja, będzie miał go przez tydzień. Czy już go mam przez tydzień? Czekajcie, aż to policzę. Tu mam akurat telefon, więc zobaczymy sobie, czy akurat mam go przez tydzień. Uwaga, pierwszy odcinek pojawił się ze znalazłem strój Supermana. To był pierwszy odcinek z tego, jak miałem ten strój. Więc to było... Ile filmów od tamtego czasu wrzuciłem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Co? Czekaj. Raz, dwa... Kurczę, odświeżyło mi się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... 7! Ej, naprawdę, przysięgam. Możecie sobie policzyć, wejdźcie to w odcinki i policzcie sobie. Jest 7 odcinków i to jest 8 odcinek w tym momencie, czyli równo po tygodniu. Ej, to jest podejrzane, co tu się dzieje, ale dobra. Pojawi się... Czekajcie, super, będzie miał go przez tydzień. Pojawi się w okolicy tajna baza Supermana. Co? Ja mam swoją tajną bazę? Aby ją odnaleźć, trzeba iść za czerwonymi, a nie zaczarowanymi. Czerwonymi kwiatami słońca? Pierwszy kwiat wyrasta przy Supermanie. Aha. No i... Czekajcie. Pierwszy kwiat wyrasta przy Super... O kurczę, bo już prawie spadałem. Pierwszy kwiat wyrasta przy Supermanie, tylko... W którym momencie ja jakby... Po tych 7 dniach, gdzie byłem, gdzie ten kwiat mógł wyrosnąć? Ja mogłem wszędzie skończyć odcinek tak naprawdę. I w tym miejscu akurat miał wyrosnąć kwiat i akurat nikt go nie zniszczył, nawet jeżeli był w jakimś, nie wiem, jakby tu wyrósł ten kwiat, to co? Przecież na pewno by go ktoś zniszczył i go wyciął. Jak ja wtedy mam iść za czerwonymi kwiatami słońca, skoro nie widzę żadnego kwiata? I co, i teraz muszę przejść przez te Palionowo i szukać, czy to jest czerwony kwiat słońca? Albo to? Nie? Czy to są, to nie są czerwone kwiaty? Nie wiem, kurczę, to by tak... Albo to?
Ej, czy ja tutaj mogę skończyć odcinek jakiś? No, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Możliwe, ale nie, nie jest to do końca pewne, no ale... Dzięki. Jakby co, to cicho nie wzięliśmy tego wcale, albo dobra, może jednak to oddam, może jednak to oddam, bo może to... może to się źle skończyć w sumie. Dobra, czekajcie, pierwszy kwiat wyrasta przy Supermanie. Ej, a może chodzi o mój posąg, ty? Może chodzi o mój posąg, może przy... O to chodzi, że tu gdzieś wyrasta, czekaj. Ej, są jakieś... Ej, to co to jest? Czekajcie. Basket... Nie, to nie wygląda jak czerwony kwiat słońca, ale są dwa obok siebie. Tak jakby do czegoś prowadziły, tylko gdzie jest następny? Tu te tabliczki też nas do czegoś prowadziły. Czekajcie, gdzie jest następny? Czy tu jest gdzieś następny taki kwiat? Ej, są następne... Tu, patrzcie, ej, idzie to! Ej, to chyba o to chodzi! Ej, dobra, znalazłem kwiaty, to chyba o to chodzi, bo one idą sobie tutaj tak o, jakoś fajnie. Ej, dobra, chyba to odkryłem, bo idealnie idzie droga jakaś, tak, zaznaczone jest. Tylko pytanie teraz, gdzie jest ta tajna baza, bo jak tajna, to będzie bardzo ukryta, no ale dobra, mam nadzieję, że znajdziecie. Już wiem, dlaczego to... O, prawie wylałem herbatę. Już wiem, dlaczego to jest kwiat słońca, bo widzicie, on się świeci, jak to rozwalę i zabiorę, to... Aha, widzicie, świeci się, jak go mam w ręce. Więc dlatego jest czerwony kwiat słońca. Dobra, tu jest kolejny. To fajnie, że się robi noc, bo będziemy widzieć przynajmniej, gdzie to jest. Bo się będzie nam świecić wszystko. Ta droga cała pięknie klarowna będzie tutaj. Dobra, czy my daleko to jeszcze będzie? Ała, ała, proszę mnie nie strzelać. Dobra, tu przelećmy na... O kurczę, jak szybko przeleciałem. Tu... Gdzie jest drugi? Czekajcie, tu podlecę wyżej. O. Dobra. Dobra, ej, ale ta droga... Ej, w sumie to widać. To by każdy mógł w sumie wpaść na to, żeby za tym iść. No ale... Dobra, może się mylę. Może tak naprawdę to nie wiem. Nie wiem, no dobra, w każdym razie są te kwiaty i znaliśmy to, tylko gdzie teraz? Czekajcie, bo nie widzę kwiata. Tu jest kwiat ostatni. Ej, to chodzi o to? To jest ta tajna baza? Ej, dobre, to wygląda mocno. Nie, tu jest ciemno strasznie. To chyba nie o to chodzi. Tu w ogóle nic nie ma, chyba że to jest gdzieś tu ukryte. Czekajcie, a tu gdzie się kończy ostatni kwiat? Ty mnie tutaj będziesz torturował zaraz, to samo ty, więc proszę mi nie przeszkadzać. Dobra, czekajcie. A może pod tym kwiatem? No nie, no tu nie ma nic. Kurczę, dlaczego? Jaki jestem mocny, potężny jestem, gdzie? A tam jest, dobra, widzę go na niebie, ty. Dobra, lecimy tutaj, podlećmy do góry. Jako, że jestem super, a nawet dwa, żebym miał pewność. Więc to na pewno tutaj, dobra. Lecimy dalej. Zobaczmy, gdzie te kwiaty nas poprowadzą, ale już strasznie długo one lecą. Masakra. Ciekawe jak będzie wyglądała ta baza, bo jestem w sumie mega ciekaw. Dobra, lecimy tu. Jeden kwiat za drugim. O! Patrzcie jak to... Ile tej trasy, to ja już wiem gdzie to lecimy, kurczę. Tu jest kwiat jeden, drugi, trzeci. Przelatujemy tu. No długo jeszcze? Ej no... Jak to miało być w okolicy, a jest kurczę mega daleko. Coś mnie tu ktoś oszukać chciał chyba. Tu lecimy za tym... Na drzewach se rosną te kwiaty, no. Kto to widział? Kto to widział, żeby na drzewach kwiaty rosły? Co ty gadasz? Że ja po drzewach teraz muszę tu iść. Dobra, no to jest nawiedzone jakieś. To jest nawiedzone, ewidencja. Dobra, lecimy po tych kwiatach i zobaczymy do czego nas to doprowadzi, ale czuję, że ta baza to będzie mocna, skoro ona jest tak daleko. No ale w sumie jest tajna, więc w sumie to nie powinienem jej tak łatwo znaleźć, tak mi się wydaje. Dobra, tu widzę, że te kwiaty idą dalej i tak dalej. Kurczę, długo jeszcze, ja już bym chciał, ja się nie spodziewałem, że ta trasa będzie taka długa. Masakra, dobra, lecimy tu. Tu są kwiaty. Tu są na dole. Słuchajcie, ja nie wiem, strasznie długa ta trasa jest. Dlaczego tak długo nam każą iść, żeby znaleźć jakąś moją tajną bazę? Nie rozumiem tego, dlaczego ona się nie zrespiła w okolicy? Miała być w okolicy, a jest kurczę mega daleko. Nadal jej nie widać, więc nie wiem co to jest za baza. Tu... O, patrzcie, tu do góry poleciałem idealnie. Dobra, tu są te kwiaty. No daleko... O kurde! Jaka tajna baza! Dobra, czekajcie, podlećmy sobie tutaj. Jo! Ty to widzisz? Patrzcie, ile tych kwiatów, ewidentnie to jest to miejsce. Tu jest jakiś wlot do tego, czekajcie, się muszę na to napatrzeć z ten, tu se latam jak Superman. W ogóle, gdzie ja mam pelerynę? Zgubiłem pelerynę. Jaką mamy tajną bazę?
Słuchajcie, to jest niesamowite. Dobra, wlatujemy do środka. To się chyba przez to wlatuje. Wow! Spadłem sobie. Jo! Co za tajna baza, ty! I my sobie to możemy tu urządzić jak chcemy. Idziemy sobie tu po schodach. Jo! No coś pięknego, coś... I sto jak mamy na zbroję? Znaczy na strój. Patrzcie to, patrzcie to. Można tu sobie to postawić chyba. Jo! Ty! Jaki dobry stojak! Coś pięknego! Jako my mamy dobrą, tajną bazę, słuchajcie, jest tutaj coś, o czym ja nie wiem, może jakieś tajne przejścia czy coś, nie wiem, będziemy się pewnie dowiadywać w trakcie, bo nie widzę żadnych tajnych przejść, chyba że tu pod schodami, ale to ja się boję to rozwalać, bo ja boję się, że rozwalę schodek i całe to zniknie. Jako my mamy dobrą, tajną bazę! Jak to dobrze wygląda! Dobra, słuchajcie, my, no jesteśmy ustawieni, krótko mówiąc, jesteśmy ustawieni. Taka baza Supermana w takim miejscu. No, to będziemy rozwijać, to zdecydowanie będziemy rozwijać. Dobra, słuchajcie, ja w tym momencie tu, prawda, niczym super... Bez stroju w ogóle latem, jakby ktoś mnie teraz zobaczył, to by zwariował, że ja bez stroju sobie tutaj popieram. Dobra, ze strojem skończę. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. No, zobaczymy, co tu z tą tajną bazą będzie się dało zrobić, ale... No, jest mocno, jest mocno. Dobra, trzymajcie się, na razie, pa, pa.